W egwodzienniku możesz w łatwy sposób przedłużyć uczniom dostępy do programu, na przykład zmieniając je z próbnych na pełne, lub przyznać im nowe dostępy na kolejny rok. Dzięki temu uczniowie zachowają swoje dotychczasowe loginy, hasła i wyniki. W wypadku uczniów ubiegłorocznych i programów, które mają osobne egwodzienniki do różnych klas, musisz otworzyć egwodziennik do klasy wyższej. Przykładowo. Jeśli chcesz dodać nowe dostępy do Matlandii zeszłorocznym piątoklasistom, otwórz swój Egwodziennik do Matlandii dla klasy szóstej. W Egwodzienniku kliknij Zarządzanie Uczniami. Wybierz Przedłużanie dostępów do programu. Wybierz dostępy do programu, które chcesz przyznać uczniom. Wybierz uczniów z tabeli po lewej stronie. W tym celu kliknij ikonkę plusa, znajdującą się przy poszczególnych klasach lub przy pojedynczych uczniach. Możesz też wpisać loginy uczniów w tabeli po prawej stronie. Wskaż klasę do której mają trafić uczniowie. Sprawdź, czy zgadzają się wszystkie dane i kliknij Dalej. Gdy uczniowie zalogują się na swoje konta, zobaczą nowo dodane dostępy do programu.